Ewangelii według świętego Marka. Gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp. Oto odpowiedź Pana Jezusa na pytanie, kiedy będzie koniec świata. Co więcej, to jest odpowiedź Pana Jezusa na pytanie, od czego uzależniony jest koniec świata. Okazuje się, że Jezus w tej przepięknej metaforze o ziarnie wsianym w ziemię, które wzrasta i kiełkuje, mówi nam, że sam przypomina człowieka, który codziennie idzie na pole, ażeby sprawdzić, czy jego kłosy są już gotowe do zbiorów. Więc możemy sobie wyobrazić, że Jezus naprawdę codziennie wychodzi nam naprzeciw, po to, ażeby sprawdzić, czy jesteśmy gotowi do końca świata. I to Jezus uczyni koniec świata, ale wtedy, kiedy my będziemy na to gotowi. Tak jak człowiek, który zbiera zboże, czyni to dopiero wtedy, kiedy zboże jest gotowe. Jakie to piękne, że do tego stopnia jesteśmy jakby w samym centrum zainteresowania Boga, że nawet koniec świata uzależnił on od naszej gotowości, od tego, czy my będziemy gotowi. Do tego stopnia jesteśmy dla Niego ważni, że najważniejsze wydarzenia świata, włącznie z jego końcem, zaplanował tak, ażebyśmy to my byli na to gotowi, ażebyśmy to my byli na to przygotowani. Oto prawda o końcu świata. Dla wszystkich tych, którzy końca świata się boją. On nadejdzie, kiedy ty, bracie, będziesz na to gotowy. Dziękuję wam, że wspólnie odkrywamy to piękno dobrej nowiny. Odkrywamy, kiedy będzie koniec świata, dokładniej niż wszystkie inne kalendarze, bo z kalendarzem napisanym przez Jezusa Chrystusa. I do zobaczenia jutro.